4 lutego, środa, witam Państwa, Artur Kisielewicz, przed nami magazyn miejski. Dzisiaj w wydaniu Szybownik w kadrze narodowej, wykład profilaktyczny, remont żółtego pawilonu. Łukasz Hałas, 19-letni szybownik z Inowrocławia, został powołany do szybowcowej kadry narodowej juniorów. Miłość do latania szybowcem zaszczepił Łukaszowi jego ojciec, który wiele lat temu zabrał syna do Aeroklubu Kujawskiego. Moja przygoda z lotnictwem rozpoczęła się przez lot zapoznawczy. Przyprowadził mnie na lotnisko ojciec, który kilkanaście lat temu również latał na szybowcach. Po tym locie zapoznawczym było modelarstwo, zawody modelarskie, a następnie szybownictwo. W ubiegłym roku nasz zawodnik przebojem wdarł się do czołówki juniorów kraju, zdobywając w Białymstoku jako debiutant wicemistrzostwo Polski. Moje ostatnie osiągnięcie było pierwszym moim osiągnięciem w sporcie szybowcowym. Były to zawody szybowcowe rangi mistrzostw Polski juniorów w Białymstoku. Osiągnąłem tam tytuł wicemistrza Polski. Łukasz ma już konkretne plany na zbliżający się sezon. Plany na ten sezon są bardzo ambitne. Treningi, zawody szybowcowe, kilka zawodów szybowcowym w kraju, rangi mistrzostw Polski, regionalnych zawodów szybowcowych. 2 lutego w klubie Przydomek odbył się wykład poświęcony profilaktyce chorób demencyjnych, takich jak Alzheimer i Parkinson. O sprawach związanych ze starością opowiadała fizjoterapeutka Małgorzata Malińska. W czasie wykładu słuchacze mogli się dowiedzieć, że na tzw. demencję składa się aż 10 chorób. Najczęstsze z nich to właśnie choroba Parkinsona i Alzheimera. Będąc w podeszłym wieku, trzeba jednak pamiętać, że starość to nie choroba. No przede wszystkim, tak już mówiłam wcześniej, starość nie choroba, więc zachowujemy się naturalnie, ale musimy pamiętać również o tym, że tej starości towarzyszy mnóstwo chorób z racji wieku. Nie z racji tego, że jesteśmy po prostu, nie wiem, narażeni specjalnie na to, tylko po prostu z biegiem lat nasz organizm się starzeje, starzejemy się my biologicznie, starzejemy się też społecznie. I to wszystko będzie się skupiało na tym, że jako osoba starsza w wieku senioralnym będzie zaczynać ogólnie różne dolegliwości. Żeby temu zapobiec, właściwie jedyne lekarstwo podstawowe to jest żyć aktywnie. Aktywnie umysłowo i aktywnie fizycznie. Musimy pamiętać o dobrym odżywianiu, bo to jest podstawa. Dieta, jak nie wiem, do każdego lekarza pierwszego kontaktu się pójdzie, usłyszymy, co powinno być, czyli lekkostrawne owoce, warzywa. Należy pamiętać, bo nie każdy sobie to kojarzy dobrze, o tym ruchu, o którym mówiłam wcześniej. Ruch jest podstawą w zasadzie życia, bo jeżeli coś się nie rusza, nie żyje. Jeśli my się zaczniemy ruszać, to znaczy, że żyjemy. Wbrew pozorom zwykłego spaceru, idąc na spacer uaktywniamy korę czołową mózgu, gdzie są ośrodki pamięci. Wydaje nam się, że spacer nie ma żadnego związku z pamięcią, a jednak będzie nam się uaktywniał ten ośrodek, który odpowiada właśnie za tą sferę życia. Kilka dni temu rozpoczął się remont popularnego żółtego pawilonu przy zbiegu ulic Wojska Polskiego i Alei Niepodległości. Ekipy remontowe zamontowały już płot zabezpieczający budowę. Zbudowano także tymczasowy chodnik. Pawilon ma przejść całkowitą modernizację. Jest to największy nasz pawilon, myślę, że technicznie również najtrudniejszy, ponieważ dwukondygnacyjny. W związku z tym powstał taki pomysł, mianowicie, aby te biegi komunikacyjne, dzisiaj jeszcze zewnętrzne ze schodami, zostały przeniesione do środka, gdzie będzie można za pomocą schodów, jak również nowoczesnej windy, wjechać na górną część tego pawilonu. Patio wewnętrzne zostanie zadaszone, czyli będzie niejako dodatkowa powierzchnia handlowa wykorzystana. No, cały pawilon będzie bardzo nowoczesny, szklany, z pewnymi elementami, o których dzisiaj jeszcze nie chciałbym mówić, które będą naturalnie niespodzianką, ale myślę, że będzie on dobrze służył mieszkańcom Inowrocławia, a ponadto no, mam nadzieję, że tak jak żółty pawilon w sentymenty wpisał się bardzo wielu mieszkańców, to również ten na pewno będzie dobrą wizytówką miasta. Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje zakończyć prace remontowe pod koniec tego roku. Modernizacja pochłonie ponad 9 milionów złotych. Na dziś to wszystko w magazynie miejskim. Moje kolejne spotkanie z Państwem już w piątek. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
pijalni Inowrocławianka odbył się koncert najpiękniejszych włoskich i światowych przebojów inaugurujący działalność Stowarzyszenia Polsko-Włoskiego Trzy Kolory. Blisko trzygodzinny koncert wypełniony najpiękniejszymi i zarazem najbardziej znanymi włoskimi przebojami stał się dowodem na to, że Polak i Włoch to dwa bratanki. Publiczność bawiła się znakomicie, zupełnie jak na festiwalu w San Remo. Niektórym ciężko było usiedzieć w miejscu. Alberto Amati, Matteo Mazzucca, Andrea Latari i Jarek Wist. To muzyczne gwiazdy koncertu, które sprawiły, że w solankowej pijalni zaczęła kwitnąć przyjaźń polsko-włoska. No, to właściwie był pomysł mojej żony, Kataryna Latari, ale teraz się cieszymy, że możemy nareszcie otworzyć coś, żeby coś w Inowrocławiu było połączone z Włochami, bo widzę dużo zainteresowania. I właśnie otwieramy z koncertem, jesteśmy trzy Włochów plus jednego Polaka, ale on też bardzo dobrze mówi po włosku, Jarek Wist. Artyści występowali w różnych muzycznych konfiguracjach. Burzę oklasków wywołało inowrocławsko-sycylijskie trio, czyli Grażyna Lebioda, Daria Wójcik i Andrea Latari, które wykonało wielki przebój Conte Partiro, znane również jako Time to Say Goodbye. Alberto Amati czarował piękniejszą część publiczności głosem o ciepłej i ciemnej barwie. Aż trudno uwierzyć, że Włoch, który do Polski przyjechał 4 lata temu, w swoim kraju śpiewał jedynie dla przyjemności własnej. 4 lata temu straciłem w pracy we Włoszech, bo kryzy, i spróbowałem tutaj w Polsce zaśpiewać. To było tylko mój hobby we Włoszech, a teraz jest praca i mam nadzieję, że będzie zawsze czasu po czasu lepiej. Inowrocławiec jest pan po raz pierwszy. Jak pan ocenia nasze miasto? Tak, pierwszy raz jestem w Inowrocławiu. Bardzo mi się podobało ludzi tutaj, bardzo gorąco, emocjonalne. Bardzo mi się podobało, naprawdę mam nadzieję, że będzie jeszcze raz okazja tutaj zaśpiewać dla was. Matteo Mazzucca przypomniał przeboje Sanremowskiego festiwalu, a także wielkie włoskie hity. Ja pierwszy raz przyjechałem w Polsce 5 lat temu. Od razu podoba mi się ten kraj, bo dla mnie to jest kraj bardzo, bardzo dynamiczny. I co ja uwielbiam w Polsce, jest, że cały czas się rozwija. I też wydaje się w Polsce, bardzo ważna jest kultura, w sensie, że są takie właśnie tworzenie, akademii i tak dalej. I można faktycznie brać udział w imprezie bardzo, bardzo ciekawym. Gdzie się pan nauczył języka polskiego? Z ludźmi. Kto pana nauczył tego języka? Na jakichś kursach, znajomi, przyjaciele, podczas pracy? Tak, to oczywiście to trudny język, przede wszystkim dla Włochów. Ja pierwszy raz miałem kilka lekcji potem, na początek, i potem po prostu z ludźmi. No. Trudny język. A czy można znaleźć jakieś podobieństwa między Włochami a Polakami? Czyli coś wspólnego, tak? Mhm. Ja myślę, że wspólnego nie wiem. Ja widzę, że tutaj chyba są, ludzie są bardziej chyba poważni niż we Włoszech. U nas może jesteśmy więcej elastyczni, ale wydaje mi się, że i Włosi, i Polacy mają uczucia dla muzyki. Mają emocje naprawdę. Ja widzę to, jak jesteśmy w trakcie koncercie, jak ludzie czują te emocje. No. Inowrocławskiemu Sinatrze Jarkowi Wistowi tym razem bliżej było do Erosa Ramazzotti. Z właściwą sobie nonszalancją muzyczną pokazał polski temperament włoskiej muzyki, zachwycając wspaniałymi warunkami wokalnymi. Dzięki działalności nowego stowarzyszenia Trzy Kolory już wkrótce inowrocławianie i mieszkańcy regionu będą mogli uczestniczyć w wielu ciekawych inicjatywach z Italią w tle. W zasadzie to chyba jest sprawa Andrei, bo on tutaj w tej pijalni wód rozpoczął, no taką rozpropagował muzykę włoską. Najpierw przychodzili kuracjusze, później przychodziły osoby z zewnątrz. Myśmy tutaj po raz pierwszy zrobili jakąś uroczystość i ta muzyka się przyjęła. I widać było, że ona jest uniwersalna, zarówno dla starszych, jak i dla młodszych, bo wiadomo, że te przeboje włoskie, to w zasadzie są znane i naszym dziadkom, naszym rodzicom, nam i naszym dzieciom. Więc to jest taka muzyka dla wszystkich. Można tańczyć, można śpiewać i dlatego stąd się zrodziła. A później no to mamy wśród naszych członków
i muzyków, i mamy osoby, które piszą wiersze. One gdzieś tam uczestniczyły w konkursach już we Włoszech. Mamy Jarka Wista, który usłyszał, że zaraz ma być tutaj w Inowrocławiu Towarzystwo Polsko-Włoskie i oddźwięk był taki, że koniecznie tak, on przyjeżdża, on się zapisuje, on jest honorowym naszym członkiem. W związku z tym no, nie było żadnych przeszkód, żeby to towarzystwo powstało. Także wydaje mi się, a dzisiaj widzimy, że tak, są i fanki, które uwielbiają Włochów jako mężczyzn. Są osoby, które chcą, właśnie tutaj mamy Darię Wójcik, na przykład taką solistkę, która pięknie śpiewa i oprócz takiej muzyki rozrywkowej będziemy mieli szereg takich wieczorów właśnie operowych, gdzie przygotujemy, bo i Andrea, i Grażynka, i jeszcze inne osoby, które przyjadą do nas z opery bydgoskiej, przyjadą do nas z uczelni muzycznych, które chcą tutaj propagować właśnie muzykę włoską, muzykę poważną też. Więc to nie jest tylko muzyka taka do pośpiewania, do potańczenia, ale także do posłuchania, no i zagłębienia właśnie się w ogóle w kulturę włoską, bo do końca my nie wiemy, my wiemy pewne rzeczy takie znane, natomiast nie znamy jeszcze dużo innych trendów i myślę, że i w architekturze, i w muzyce, i no we wszelkich możliwych dziedzinach będziemy mogli tutaj w Inowrocławiu rozpropagować właśnie Włochy. Stowarzyszenie powstało w Inowrocławiu, impulsem był Inowrocław, ale czy to oznacza, że będzie działalność wykraczała poza ramy miasta, czy tylko skupi się właśnie na Inowrocławiu? Oczywiście, że tak. My chcemy wyjść na zewnątrz, to znaczy tutaj dzisiaj na przykład na koncercie są osoby z Bydgoszczy, z Torunia, z Włocławka. Niedługo będziemy mieli koncerty, bo Andrea w ogóle koncertuje w Ciechocinku. Będziemy mieli koncerty w Grudziądzu, więc wydaje mi się, że chłopacy i tutaj w ogóle ta muzyka gdzieś tam się przebije na teren naszego województwa, a mamy nadzieję, że być może jeszcze dalej. Najbliższa inicjatywa stowarzyszenia? Najbliższa inicjatywa, no to w tej chwili pracujemy nad wycieczką, bo musimy ją opracować, bo chcemy, żeby tak, każdego roku w inny zakątek Włoch pojechać i w ten sposób poznać, no powiedzmy, cały krajobraz, język, smaki, zabytki danego regionu, bo my też ogólnie znamy te najważniejsze miejsca, natomiast nie znamy takich zupełnie fantastycznych, wspaniałych zakątków, które są, a o których nie wiemy. I chcemy właśnie je rozpropagować razem z naszymi Włochami, bo do naszego towarzystwa, chciałabym powiedzieć, nie należą tylko Polacy. Więc mamy duży oddźwięk, jeśli chodzi o Włochów, którzy tutaj na terenie Polski pracują, czy przyjechali. To są nie tylko śpiewacy, to są i kucharze, którzy prowadzą właśnie restauracje. To są osoby, które gdzieś tam się zetknęły właśnie z Polską i teraz chcą nawet kobiety, które wyszły za mąż, za Włochów i mieszkają we Włoszech. Właśnie dlaczego mamy kontakt z towarzystwami polsko-włoskimi we Włoszech, między innymi we Florencji i między innymi w Neapolu, bo żony Włochów chcą nawiązać kontakt tutaj z nami, żebyśmy mogli w ten sposób i korespondować, i wymieniać jakieś tam, powiedzmy, zespoły, szkoły, bo my nawet na płaszczyźnie takiej, że wymiana młodzieży możemy to robić. Wydaje nam się, że to jest taka inicjatywa bardzo szeroka, którą możemy rozwijać w nieskończoność.